Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest niezwykła kobieta, pani Karolina Antczak. Dzień dobry, witam serdecznie. Miło nam bardzo. Jesteśmy w pracowni artysty. Jesteśmy w malarni, jak dawniej nazywano takie pracownie. Pani Karolina Antczak jest rodowitą sieradzanką. A dlaczego dla mnie jest ona kobietą niezwykłą? Dlatego, że godzi pani obowiązki matki, żony, pracownicy Muzeum Okręgowego i jednocześnie artystki malarki. Jak pani godzi te wszystkie obowiązki? No, rzecz jest niełatwa, ale jest na pewno dla każdego człowieka są sprawy najważniejsze i mniej ważne. Więc ja staram się brać pod uwagę w swoim życiu tylko te najważniejsze, którym jest oczywiście na pierwszym miejscu moja rodzina. Także moja praca, która mnie pasjonuje, również lubię pracować w muzeum. No i nigdy nie mogę zrezygnować z malarstwa, bo jakbym zrezygnowała z części siebie. To jest dla mnie ważne, ten sposób wyrażania emocji, to jest właśnie to, co ja maluję. Pani Karolino, ukończyła pani jaką uczelnię? Ukończyłam Wydział Artystyczny na kierunku malarstwo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Ale wiem, że jeszcze ma pani studia podyplomowe. Jeszcze pani robiła studia podyplomowe. Jakie to były studia? To są studia związane z moją pracą w muzeum. To jest muzeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. I w międzyczasie wyszła pani za mąż i urodziła pani? Mam dwoje dzieci. I urodziła pani dwoje dzieci, więc proszę pani, jest pani niezwykłą kobietą. Musimy chyba tutaj wszystkie z pani brać przykład. Proszę powiedzieć, jak rozpoczęła się pani przygoda z malarstwem? Właściwie u mnie w domu często się rysowało, bo mój dziadek umiał rysować i amatorsko wykonywał różne ciekawe prace. Mam też ciotkę, która rysuje, maluje, natomiast nie związane jest to jakby z jej wykształceniem i pracą, natomiast takie talenty u mnie w rodzinie zawsze są i były. Moja mama też zajmowała się terapią zajęciową, więc te manualne umiejętności również musiała posiadać. Jakoś tak po prostu, aczkolwiek żadne z moich sióstr, bo mam dwie siostry, ani nikt w rodzinie nie ukończył szkoły artystycznej, jakby nie zajmuje się tym zawodowo. No to jest tak jakoś we mnie moja pasja. Moja mama kiedyś zaprosiła do nas człowieka, który się tym zajmuje, bo uważała, że te moje rysunki mają jakiś sens. Potem poszłam na takie zajęcia do Domu Kultury i tak to się wszystko zaczęło. Potem do Liceum Plastycznego. I później na wyższe studia. A proszę powiedzieć, czy pamięta pani swój pierwszy obraz? Taki obraz, który... Nie. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Obrazu pamiętam tylko obraz, z którego się moja nauczycielka śmiała bardzo, ponieważ namalowałam taką scenę przedstawiającą moją mamę, gdy rano wstała z łóżka, była jeszcze w koszuli nosa i wychodziła z łazienki do przedpokoju, była bardzo zaspana. I to było tak nieudolnie namalowane, że dosyć śmiesznie, sama scena była śmieszna i nie poradziłam sobie wtedy z jakby z tak trudnym tematem dla mnie wtedy. Natomiast to mnie nie zniechęciło. Próbowałam do końca. Spójrzmy teraz na pani pracę. W pani pracowni jest dużo różnych prac i ja tutaj widzę, że dominuje tematyka, można powiedzieć, zwierzęca, że tutaj są zwierzęta, są martwe natury. Są też postacie, czyli można powiedzieć, że postacie są i jest natura. To wszystko chyba jest pani takim ulubionym tematem, czyli maluje pani to, co pani widzi, to, co panią otacza. Tak, to pani dobrze zauważyła. Natomiast muszę powiedzieć, że nie ma tematu, którego bym nie chciała się podjąć. Nie jestem takim twórcą, który ma jakąś określoną grupę tematów, czyli pejzażystą czy portrecistą. Jakby nie mogłabym się nazwać w żadnym jakby z tych tematów, nie odnalazłabym się tylko w jednym. Dlatego, że właściwie interesuje mnie wszystko to, co mnie otacza. I to jest temat, jaki sobie wybiorę do obrazu, do przedstawienia emocji, właściwie nie ma aż takiego znaczenia, dlatego że ja nie przedstawiam takiej rzeczywistości, jaką ona jest naprawdę, czyli nie są to portrety dosłownie ludzi takich rzeczywistych. Tak, czyli nie jest to malarstwo takie realistyczne. Tak, to są jakieś przeżycia, do których szukam potem możliwości jakby ich przedstawienia. I czy to będzie postać, na przykład w postaci anioła smutnego, przedstawiającego smutek tak naprawdę, tylko do wykorzystania tego przedstawienia smutku, tej emocji, użyłam właśnie postaci anioła, człowieka, kobiety.
jakaś tam wesołość może być związana ze zwierzętami, ptakami, bo one mnie tutaj otaczają, także w tym miejscu ja mam w domu dwa koty, psa, także jakby zwierzęta towarzyszą mojemu życiu i także są związane z emocjami. Czyli to bardziej jest temat, to jest dla mnie rzecz taka drugorzędna. Najważniejsze jest same emocje, które są przedstawiane w obrazie. A tutaj spójrzmy, proszę Państwa, na, można powiedzieć, warsztat pracy artysty malarza. Ja myślę, że jest to no, zawód, profesja, hobby, no różnie można to na ten temat mówić, która jest kosztowna. Tak. Bo te wszystkie blejtramy, to wszystko, te tak. płótna, farby drogo kosztują. A proszę nam powiedzieć, co tutaj powstanie, Pani Karolinko? Bo tutaj naszykowałam takie małe płótno. Ja szkicuję często pastelą olejną. Wykonuję taki szkic, taki koncepcyjny. Tutaj ma być martwa natura. W związku z tym staram się kompozycję najpierw ustawić, później dobieram kolorystykę i w ten sposób praca powstaje. Oczywiście ona czasami bywa zmieniona i czasami powstaje bardzo szybko, bo mam to w głowie łatwo, jakąś taką łatwość przedstawiania, a czasami ten temat jednak jest wielodniowy. Bo to jakby dojrzewa z czasem. Ale o jakiej porze się Pani najlepiej maluje? O jakiej porze dnia czy nocy? Ja kiedyś malowałam często w nocy, ponieważ wtedy miałam święty spokój w domu, prawda? Tak. Rodzina spała i nikt mi nie przeszkadzał. Ponieważ jak maluję, jak pracuję, lubię być sama, lubię mieć taką ciszę. Związane to jest z skupieniem, ponieważ te obrazy są z głowy. One nie są z natury, że ja patrzę i odwzorowuję tą rzeczywistość, tylko ją przetwarzam. Tak, A czyli lubi Pani ciszę, czyli nie trzeba tutaj, nie włącza Pani żadnego magnetofonu, żeby muzyka, bo to chyba rozprasza. Nie. Czyli cisza. Potrzebuję cisza. Ciszy. Czyli tak. to natchnienie, to ten obraz jest w głowie. Tak. A proszę powiedzieć, czyli maluje Pani często w tej uroczym miejscu, w jakim jesteśmy, ale czy wychodzi Pani w plener? Tak, ja właśnie rysunki, szkice, niektóre prace powstają w plenerze, to są takie moje notatniki, coś jak szkicownik jest w zasadzie jak takim notesem pamięciowym. Tak. Z różnych wrażeń, spotkanych rzeczy, kształtów, form, bo oczywiście one też są bardzo ważne, bo te formy też, no wiadomo, malarz musi je przedstawiać na obrazie. Nie musi oczywiście, bo mogą być obrazy abstrakcyjne, tak. ale moje te obrazy nie są abstrakcyjne. Są przedstawieniowe, są prawda? Przedstawieniowe, tak. ale nie realistyczne. Ale nie są realistyczne. Pani Karolino, a czy zgadza się Pani z taką teorią, że sztuka budzi się w, przepraszam, że sztuka rodzi się w bólach, cierpieniu i że bardzo powoli? Nie zgadzam się z tym. No dlatego, że oczywiście są różni malarze. Są tacy malarze, których inspiracją jest właśnie ból i są negatywne odczucia. Dla mnie są to wszystkie uczucia jakby w malarstwie. I te przykre, i te pozytywne. Natomiast tak. sam akt malowania jest dla mnie raczej radością. Jakby to tym, co mnie rozluźnia, co mnie także napędza w życiu, prawda? Nawet w takich codziennych obowiązkach. Gdy tego brakuje, to mam poczucie braku w ogóle w życiu i czuję się jakby niedosyt, więc... Trudno, żeby zabrakło takiego pytania, które na pewno jest już takim bardzo tradycyjnym pytaniem. Czy ma Pani jakiegoś mistrza, jakiegoś guru, czyli malarza albo jakąś szkołę, na której się Pani wzoruje? To pytanie dosyć częste. Dosyć częste, tak? dlatego, no ale może tak, częste, może... Ale no powiem tak. Nigdy jakby tak celowym moim nie było zamierzeniem naśladowanie jakiegoś artysty, ale oczywiście studia artystyczne to jest również historia sztuki, której się tam uczymy, liceum plastyczne to jest to również historia sztuki i poznajemy wielu artystów na wielu wystawach. Wielu moich kolegów też ma prace tak fascynujące, które na pewno mają wpływ na moją jakąś twórczość i to jest na pewno widoczne. Ja to dostrzegam tak naprawdę w oczach innych. Tak jak Pani weszła i zauważyła obraz i porównała go Pani do jakiejś tam pracy Nowosielskiego. Ja bardzo lubię młodą Polskę. Jakby tą miękką linię, tą kolorystykę tak. secesji. To ja też lubię Ale także Polskę. Lubię obrazy starochrześcijańskie, bizantyjskie. Lubię też malarstwo takich niezależnych artystów jak Miro na przykład, właśnie naszego Nowosielskiego. Beksińskiego też ogląda, chociaż tego być może nie widać w tych zupełnie pracach, ale impresjonizm, postimpresjonizm, tak. Gauguin, no to też są jakby, biorę albumy często historii sztuki, ale chodzi o ilustracje, oglądam malarstwo, zachwycam się nim.
Także to jest jakby taki zachwyt także nad pracą innych artystów. Pani Karolino, ja nie jestem żadnym historykiem sztuki, ja mogę powiedzieć tylko, czy mi się malarstwo podoba, czy nie. I nie chcę tutaj pani słodzić, ale podoba nie mi się. Nie jest to potrzebne, każdy ma prawo do oceny własnej pracy. Każdy ma prawo do oceny własnej, ale to jest to coś, kiedy patrzę na te ptaki, które wyjadają moim zdaniem jakieś tam wiśnie czy czereśnie, bo tak pewno bywa, że na przykład wystawi się na taras wiśnie w jakimś naczyniu i ptaki przylecą i wszystko zjedzą. Cudowne. Złodziejami. Co pani uważa za swoje największe osiągnięcie? Proszę państwa, ja państwu nie powiedziałam jeszcze, że pani Karolina brała udział w kilkudziesięciu wystawach. Wystawach i zbiorowych, i wystawach indywidualnych. Bierze pani udział w różnych konkursach, przeglądach i tak dalej. Bo tu nie będziemy tu wymieniać, bo każdy może sobie o pani przeczytać chociażby w internecie. Co pani uważa za największe osiągnięcie? Trudno mi powiedzieć, bo każda wystawa tak naprawdę jest osiągnięciem, bo wymaga dużo wysiłku przygotowania jakiegoś zespołu prac. Staram się, żeby one były z podobnego czasu i w podobnym charakterze, żeby stanowiły całość, konkretna wystawa. Myślę, że takim dużym osiągnięciem była jednak wystawa w BWA, bo najwięcej prac musiałam tam pokazać i taka była mobilizacja dla mnie, żeby te prace były jednak świeżo wykonane, bo żeby nie pokazać żadnych starszych, dawnych, żeby one były spójne. I to był dla mnie duży wysiłek i myślę, że z takim miłym odzewem się spotkała ta wystawa i to było dla mnie też motywujące do dalszej pracy, bo wiadomo, że jakby takie pozytywne spojrzenie ludzi, bo państwo oglądając obrazy, wyrażając się o nich, macie prawo oczywiście wyrazić się negatywnie i my też tą krytykę przyjmujemy jako malarze, to jest dla nas ważne, właśnie każde słowo. Natomiast pokazując obrazy, trzeba się liczyć też z opinią właśnie publiczności. Jeżeli jest przychylna, to nam daje też takiego chyba kopa do dalszej pracy, że tak, ma sens. Że ma sens praca, to, co tak, robi, się ma podoba, sens, że tak. Jest zaakceptowane. Tak. Pani Karolina, czy pani sygnuje swoje prace? W którym miejscu pani? Bo każdy artysta tak, lubi. Ja tak. Właśnie patrząc ja na tę pracę i zapomina robić. Pani. Właśnie tak. Ja to widzę, że pani zapomina i tu i uważam, często. Że źle. Ma pani sygnować i dobrze jest jeszcze, żeby też pisać, kiedy. Rok. W którym roku tak. Ta praca powstała? Tak, ja się staram. Na wystawach, tak jak no pani zauważyła, tak. Najczęściej proszą mnie o to, żeby pamiętać o tym tak. Sygnowaniu. To są prace świeższe i one, co prawda, już były wystawiane też, bo to są uprawione w ramy, one były w Łodzi na takiej zbiorowej wystawie Ptakowisko. Natomiast zapominam to. To prawda to, i to jest, ale to jest taki ale zarzut. Chyba to, to chyba jest ważna rzecz. Proszę jeszcze powiedzieć banalne pytanie. Czy dzień bez malowania to dzień stracony? Takie dni mi się zdarzają, ponieważ, ponieważ jestem, tak jak pani mówi, też matką, mam rodzinę i czasami wyjeżdżam, też związane jest to z moim zawodem, z pracą muzealnika. Nie zawsze jestem w domu o takiej godzinie i takiej kondycji, że mogę jeszcze usiąść do sztaluk. Ale jest coś takiego, ale, że na przykład. Ale radośniejszy tak dzień jest tak, ciągnie. Cały że czas. Ciągnie. Coś jest zaczęte, nie zawsze mam czas skończyć tą pracę od razu. Tak. Więc jakby do niej wracam i cały czas to w głowie mi gdzieś jest, że chcę wrócić i myślę o tym, jaką tu znaleźć okazję, żeby jednak biec do tej pracowni i dalej pracować. Pani Karolinko. Ja myślę, że jest pani kobietą niezwykłą, bo otacza nas wszystkich, panią również, twarda rzeczywistość, że trzeba myśleć o zakupach, o sprzątaniu, o praniu, o prasowaniu i tak dalej. I pani o tym musi myśleć. Czyli ta twarda rzeczywistość to dom, praca, każdy dzień. A pani stara się właśnie dzięki tym obrazom stworzyć taki nastrój czasami oniryczny, czasami taki tajemniczy i dzięki temu, proszę państwa, pani jest kobietą młodą, skromną, niezwykle. No, nic taką się pani młodą. Nie chwali, o nie taką młodą. W porównaniu ze mną to bardzo młodą. Pani Karolino, życzę pani, żeby cały czas to malarstwo, chociaż pani powiedziała kiedyś do mnie, że malarstwo jest mniej poważną częścią mego życia, proszę państwa. Mniej ale dlatego może być właśnie najciekawsze, że może bo życie nie musi być takie poważne. Życie nie musi być takie ciekawsze. Życzę wspaniałych pomysłów. Przepraszam, że tutaj gadałyśmy, a pani coś zaczęła malować, ale na pewno to powstanie piękny, kolejne piękne dzieło sztuki. Życzę zdrowia, dziękuję uśmiechu bardzo. Dziękuję. I wielu pięknych dzieł.